Siema, siema. Dzisiaj ostatnia jazda po placu, jeszcze nie zdążyłem go, widzicie, skończyć, ale już muszę go usuwać. Ale w piątek zamówiłem koparkę i w inne miejsce przestawiam opony. Przeszkody jakiejś kieporowi. A ja sobie co? Trochę tutaj jeżdżę. Wczuwam się w ten motocykl. I przy okazji opowiem wam, dlaczego wybrałem betę, a nie Husqvarnę. Tutaj jak pisaliście, ciekawi was to, dlaczego i żebym takiego bloga zrobił. I właśnie chciałem wam opowiedzieć, dlaczego tak zrobiłem, dlaczego wybrałem betę zamiast Husqvarny. Co prawda cały czas zmieniając Husqvarnę i to nagle taka zmiana. To już wam tłumaczę, że po prostu ja nie przywiązuję się do marki, jakby to powiedzieć, a jak usłyszałem kiedyś od fachowca od zawieszeń, że gaz gazy i przypuśćmy, nie wiem co tam, jakie motocykle, Sherco na przykład, mają bardzo dobre zawieszenia, nikt ich nie doskonali, po prostu są takie jakie są, od iluś lat i się sprawdzają. I dlatego mówię sobie, wezmę motocykl, gdzie po prostu co chwilę udziwniają, tam dokładają, zmieniają te zawieszenia. Po prostu czas był na to, żeby przesiąść się na sprzęt ze sprawdzonym zawieszeniem, niemodyfikowanym, takim jak zawsze są stosowane. No i w ogóle inna bryła tego motocykla, lżejsza jest beta, to już wiedziałem dawno. Nie to, że wypuścili model akurat ten 2020, tylko po prostu zawsze tak sobie myślałem o innej marce. Co prawda to jest zawsze trudne, nie, przesiąść się, ale no wiadomo, bo też jeszcze zaplecze musi być tej marki jakieś. A że poznałem ludzi z Adventure Teamu, no to ciemno po prostu brałem to, co mieli. Zobaczyłem i po prostu mówię sobie, ja chcę to, nie? No i po prostu chodziło mi o to, że czasem sprawdzone rozwiązania są lepsze od tych modyfikowanych. Tak mi się wydaje. I trzeba tego po prostu popróbować. A ja się uczę tutaj właśnie wysprzęglać. Nie hamować tym silnikiem. Wyczuć te hamulce. Przód to jest normalnie kosmos, w ogóle tył też to. Po prostu jest inaczej, zupełnie inaczej. W ogóle charakterystyka tego, jakby to powiedzieć, pozycji, nie? Pozycja jest zupełnie inna na tym motocyklu niż na Husqvarnie. Wymusza bardziej taką sportową jeszcze pozycję, agresywną. Jak widzicie, no trzeba trenować. Tym bardziej, że do piątku, tylko jeszcze dwa dni mam ten tor.
Ale naprawdę, no hamulce są żyleta. No. Zwinny jest, zwrotny bardzo. O, i odznakę dostałem. No i powiem wam, że jak dobrze pójdzie, to w czwartek będę w Elblągu. Będę na terenach polodowcowych właśnie z Adventure Teamem. Jadę właśnie na pierwszy trening, ale nie wiem, czy to mi się uda, czy z pracą obrobię, czy nie. Ale jak się uda, no to pakuję rano motory. Motor albo motory, bo nie wiem, czy Sławek pojedzie. Tu jeszcze mam taką ciekawą informację, że Daniel w końcu powróci na motocykl. Mam nadzieję, że na nowy i będzie jeździł, być może już od niedzieli przyszłej, teraz, znaczy od tej, co będzie. 8 grudnia, nie, 8, nie, koło w połowie miesiąca, być może się uda z Bornem pojechać na osówkę. Zobaczymy. Tu się belkę całą wzdłuż to przejeżdża na raz, bez spadania. A hamowanie to jest... Kurde. Na spędzonej kierownicy wystarczy lekko przytrzymać hamulec, przedni wolno jechać i się wywracasz po prostu, bo ci blokuje koło. By musieli je trochę popsuć, te hamulce.
Dobra, jeszcze parę kółek i kończę. Przed nie zabójcy po prostu. Na jakąś piaskownię muszę jechać, żeby się trochę poglebić i trochę to wyczuć. Mówię, lekko dotknę i już normalnie. Chcę lecieć na bok. No i to taka historia była z tym z farmą i KTM i beton. Czyli trzeba łamać stereotypy, a nie tylko jedno i jedno i jedno. No tak. No co jeszcze mogę powiedzieć? No po prostu no. I no beta, to jest beta. Beta to jest beta. Tylko zawsze mi się wydawała, że jest po prostu za droga, nie? No. Cenę swoją ma. Mi się wydaje, że no jest droga po prostu, ale jest dobra. I dlatego po prostu no nie chciałem nic tam kombinowanego, przerabianego, po prostu motocykl robią nie co roku, zmieniają, modyfikują. No, to nie wiadomo, czy to jest dobrze, czy to jest źle i potem ten, co kupi, ma to testować, tak? No. Generalnie, nie wiem, tam w zawieszeniu 250 coś robili, na pewno coś tam zmieniali, coś tam modyfikowali, ale na przykład 350 miała już lepsze zawieszenie, tak mi się bynajmniej wydaje. A tutaj, no, mam na razie to, co mam, czyli na serii, nic nie zmieniam i na razie jest wszystko dobrze. Jeszcze zobaczymy, jak skoki będą wychodziły. Zobaczymy też na piachu, jak ona będzie chodziła. Na twardym, na takim o... nie jest źle, no nie wiem, no. Nie odczuwam czegoś takiego, że jest coś nie tak. Nie męczy ten motocykl tak, nie? No nie męczy, no. To, że ja oddycham głośno, to nie znaczy, że motocykl mnie męczy. Po prostu muszę wam powiedzieć, że zawsze od dzieciaka byłem sportowcem i cały czas oddycham, a że po prostu mam... nie mogę nosem oddychać po wypadkach, to oddycham buzią i po prostu to jest za... A jak jeszcze spróbuję wdrożyć nos, to po prostu tak to wychodzi, a mikrofon mam przy gębie. Teraz go dałem gdzieś tutaj z boku, żeby tego nie było słychać. Po prostu oddech musi być, nie? Przecież nie będę wstrzymywał, trzeba po prostu oddychać, tak. No w każdym razie jestem zadowolony i muszę wam powiedzieć, że nie dowiadywałem się wcześniej o tym motocyklu czegokolwiek. Po prostu nic nie wiedziałem. Zobaczyłem, że go po prostu mają u siebie. Mam zaufanie do serwisu, do firmy, która to sprzedaje, tak, do salonu i po prostu biorę. Biorę i tyle.
to wszystko. I no beta. Coś mam jeszcze do powiedzenia? Chyba nie. Słuchajcie, na vlogach, no mam pozdrawiać i chciałem pozdrowić, ale nie wiem kogo, bo nie pamiętam was wszystkich jeszcze z opisów, ale poczekajcie, sobie przypomnę. Pozdrawiam Tomka Młodego, kogo jeszcze pozdrawiam? Kogo tu jeszcze pozdrowić? O, Enduro Concept Garage, Projekta pozdrawiam, Borna pozdrawiam, Dumbera pozdrawiam i Enduro Gumę pozdrawiam. No już sobie nie mogę przypomnieć. No, jestem rozkojarzony, po prostu trenuję przed czwartkiem, żeby coś poznać, ten motocykl. Tam podjazdy będę robił, no to pierwszy raz podjazdy na tym, zobaczymy. Olej wymienić muszę. No i to ten hamulec, jeden jak i drugi. Trochę tych ruchów trzeba nabrać, nie hamować. Będzie dobrze. Dobra, przejadę się jeszcze kawałek. Bażant. Widzieliście bażanta? Pełno tu ich jest. Bażancica. O kurde, te hamulce przerażają mnie, będzie nie jedna gleba przez te hamulce. Koniec. Nara. Hej, trzymajcie się. Czekajcie w piątek na odcinek z konkursiakiem na kalendarze. Taki freeday blegowcowy. Dobra, wymiana oleju.